Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem szefa sztabu, pana posła Tomasza Porębę oraz szefa Komisji Rolnictwa w Parlamencie Unii Europejskiej, pana posła Janusza Wojciechowskiego. Witam ich serdecznie. Także dziś będziemy mówić o czymś, co jest dla Platformy Obywatelskiej nie lada kłopotem. Platforma Obywatelska wylosowała numer 7, mają siódemkę. Siódemka to Platforma Obywatelska. Ale siódemka to także coś niestety dla Polski złego. Siedem grzechów głównych Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim może spowodować siedem plag egipskich, które na nas spadną, bo z Platformą ostatnio jest niestety tak, że dużo mówią, a mało robią. Więc mamy pewien problem z Platformą. Siedem grzechów głównych Platformy Obywatelskiej. Pierwszy grzech, rolnictwo. Pan poseł Janusz Wojciechowski. Proszę Państwa, no ten pierwszy grzech dotyczy rolnictwa. Rzeczywiście Platforma Obywatelska wielokrotnie przedstawia się jako partię, która jest w znakomitym sojuszu z przyjaciółmi rolnictwa, z frakcją chadecką, a z drugiej strony stawia zarzut, że Prawo i Sprawiedliwość jest w koalicji z tymi, którzy rolnictwa nie lubią, czyli z brytyjskimi konserwatystami, w szczególności o nich tutaj chodzi. No więc jak spojrzymy na praktyczne wyniki udziału Platformy w jej koalicji, a nas, naszej, to okazuje się, że poparcie dla polskich rolników jest u nas, to znaczy w tej koalicji, w której jest, w tej grupie politycznej, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, w głosowaniu 23 czerwca nad raportem DESA była taka bardzo ważna poprawka. Ona dotyczyła, poprawka numer 7, byłem jej autorem, ona dotyczyła praktycznie wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników. Kto był za tą poprawką, popierał wyrównanie dopłat, kto był przeciw, sprzeciwiał się tej idei. Za tą poprawką głosowała cała frakcja EKR, natomiast przeciw tej frakcji głosowali chadecy, posłowie Platformy, z wyjątkiem dwóch, posła Protasiewicza i bodajże posła Zalewskiego, głosowali za tą poprawką, ale nie uzyskali poparcia swojej frakcji. Ich szumne zapowiedzi, że są tacy silni, okazały się niewiele warte. Ich frakcja głosowała przeciwko polskim rolnikom. Okazali się słabi w tej sprawie. Drugi grzech, witam Państwa serdecznie, drugi grzech, drugie zaniechanie, druga słabość Platformy Obywatelskiej w Brukseli to kwestia już tych słynnych ambasadorów, obsady stanowisk ambasadorskich. Na 139 jest do obsadzenia, obsadzono już ponad 130. Ilu Polaków? Dwóch. Ja ostatnio pytałem, prosiłem pana ministra Sikorskiego o odpowiedź, jak on może starać się mówić, że będzie się starał 300 miliardów złotych dla Polski w nowym budżecie, skoro nie jest w stanie zapewnić adekwatnej do potencjału wielkości Polski liczby naszych ambasadorów. Potrafią to Hiszpanie, którzy mają ich 11, potrafią to Belgowie, którzy mają ich 15, potrafią to Holendrzy, którzy mają ich 7. Holandia, Belgia, znacznie mniejsze kraje od Polski. A polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, polski rząd, nic nie mogę, Tuska, wywiesił po prostu nad kwestiami ambasadorskimi w Unii Europejskiej białą flagę. Jeszcze raz pytam, panie ministrze Radosławie Sikorski, jak pan chce zapewnić pieniądze dla Polski po roku 2014, skoro w takiej ważnej sprawie jak kwestia reprezentacji polskiej w nowej dyplomacji unijnej po prostu pan skapitulował? Grzech trzeci. Następna sprawa, proszę Państwa, trzeba przypomnieć Platformie Nord Stream. I choćby ten fakt, że w momencie, kiedy we Wrocławiu odbywało się spotkanie grupy politycznej chadeckiej z udziałem Platformy, szumnie pokazywane w mediach, w tym samym czasie Nord Stream napełniany był gazem. Przekręcano kurek. Platforma nie osiągnęła niczego, żeby obronić polski interes wobec niezgodnej z, czy sprzecznej z interesami Polski budowy tego gazociągu. Chcę powiedzieć, że jedyna inicjatywa, która w parlamencie wyszła w tej sprawie, skuteczna, to była rezolucja z grupy UN, bo to była jeszcze poprzednia kadencja, przyjęta przez Parlament Europejski. Niestety nie było w ślad za tą rezolucją bardzo ważną dalszych działań, między innymi przewodniczącego parlamentu Jerzego Buzka. Nic się nie stało później po tej rezolucji, żeby jakąś poprawę sytuacji osiągnąć. Kompletna klęska w tej sprawie. Jeżeli tak będą wyglądały negocjacje o te 300 miliardów, jak wyglądały w sprawie Nord Streamu, to lepiej, żeby Platforma w ogóle się za to nie brała. Kolejny grzech, drodzy Państwo, związany również z dyplomacją unijną, ale jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych wysokiego szczebla, w tejże dyplomacji już zatrudniono 1480 osób.
wysokie stanowiska zajmuje, znaczy wysokie, średnie, doradcze stanowiska zajmuje 23 Polaków, 19 to są stanowiska o charakterze sekretarskim. Przypomnę tutaj, to taki przykład, Hiszpania ma 43 stanowiska wysokiego szczebla i 29 sekretarskich. A więc tutaj jest kolejna prośba do pana ministra Rosława Sikorskiego, żeby wytłumaczył polskiej opinii publicznej, jak to jest, że polski rząd, polski minister spraw zagranicznych, polski rząd, nic nie mogę, Donalda Tuska, nie jest w stanie również na tym polu w Unii Europejskiej zapewnić należytej, adekwatnej dla Polski, dla polskiego potencjału reprezentacji Polaków w służbie zagranicznej, w nowej służbie zagranicznej dyplomacji unijnej. To jest pytanie, które stawiamy publicznie, oczekujemy odpowiedzi od Jarosława Sikorskiego, żeby powiedział, jak to jest, że on, polski rząd, nie są w stanie tego wyegzekwować w Unii Europejskiej, a jednocześnie próbują w reklamówkach zapewniać nas, że są w stanie powalczyć, wywalczyć, wydrzeć, jak to mówią politycy Platformy Obywatelskiej, duże pieniądze dla Polski po roku 2013. Kolejna. Przypomnijmy sprawę pakietu klimatycznego, która była klęską Polski, chociaż początkowo przedstawiana została jako sukces. To oczywiście będzie klęską Polski, bo wiemy już mniej więcej, ile będzie to kosztowało polską gospodarkę w przyszłości, polską energetykę, wskutek konsekwencji tych porozumień. Ja przypomnę tylko wystąpienie pana prezydenta Sarkoziego, które miało miejsce 12 grudnia 2008 roku w Strasburgu w Parlamencie Europejskim na podsumowanie francuskiej prezydencji. Pan prezydent Sarkozy powiedział wtedy, że cieszył się bardzo z tego, że nowe kraje członkowskie zgodziły się na to, żeby te redukcje emisji liczyć od 2005 roku, chociaż, tak powiedział, miały bardzo dobre powody, żeby się upierać przy roku 1990. Gdyby przeszedł ten 90, nie mielibyśmy tych wszystkich problemów, które czekają polską gospodarkę, a szacowane koszty sięgają nawet do 2030 roku 350 miliardów złotych. Grzech szósty, GMO. GMO, proszę Państwa, tu można powiedzieć, że Platforma odniosła sukces pewien, dlatego że w sprawie GMO głosowała, frakcja chadecka głosowała tak, jak chciała Platforma i PSL, to znaczy głosowali przeciwko temu, żeby kraje członkowskie miały prawo być wolnymi od GMO, czyli zakazać upraw GMO. Na szczęście ten ich sprzeciw nie przeszedł, czyli zostało przyjęte rozporządzenie, że każdy kraj członkowski może uwolnić się od upraw GMO, może być krajem wolnym od upraw GMO. Platforma i PSL głosowały razem z większością swojej frakcji przeciwko temu rozwiązaniu. Ostatni grzech, słabość, zaniechanie to grzech numer 7, czyli polska prezydencja. Wbrew temu, co zapewniano nas jeszcze kilka miesięcy temu, że to będzie wielki sukces Polski, Polaków w Unii Europejskiej, dzisiaj we wrześniu, kilka miesięcy przed końcem polskiej prezydencji, możemy powiedzieć, że jest to wielka porażka. O Polsce jako kraju prezydencji się nie słyszy, nie mówi. Polskę jako kraj prezydencji się lekceważy, często ośmiesza. Dwa przykłady, dwa ważne, bardzo istotne z punktu widzenia Unii Europejskiej szczyty, które były organizowane, spotkania przywódców europejskich w ostatnich tygodniach. To pierwszy, ten dotyczący kryzysu gospodarczego, zorganizowały go Niemcy. Przypomnę, prezydencję sprawuje Polska. I drugie spotkanie, drugi szczyt liderów europejskich w sprawie sytuacji w Libii. Również podczas prezydencji polskiej został zwołany przez Sarkoziego, prezydenta Francji, przez Francję zupełnie bez polskiego udziału. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, to pokazuje, jak jesteśmy w Unii Europejskiej traktowani, jak jesteśmy oceniani, jak polska prezydencja jest oceniana w Brukseli. Jest to prezydencja, nic nie mogę prezydencja, czyli prezydencja, podczas której Polska nie jest w stanie ani wskazać ważnych dla siebie celów, bo te priorytety, które wskazaliśmy jako cele i priorytety naszej prezydencji, to były nie tylko te, które już są na agendzie Unii Europejskiej i tylko i wyłącznie nimi zarządzamy podczas naszej prezydencji, procedujemy je dalej, ale nie byliśmy w stanie zaproponować żadnego celu, programu regionalnego, ważnego z punktu widzenia nie tylko Polski, ale krajów naszego regionu. Potrafili to zrobić Francuzi, którzy wprowadzili do celów francuskiej prezydencji Unię Śródziemnomorską, nie tylko ją wprowadzili, ale ją przeforsowali. Potrafili to zrobić Węgrzy, którzy wprowadzili do celów swojej prezydencji strategię dunajską i ją przeforsowali.
Potrafili to zrobić Szwedzi, którzy zaproponowali strategię bałtycką i ją przeforsowali, a Polska, 40-milionowy kraj, duży europejski kraj, który powinien być liderem regionu, jest traktowany niepoważnie, w sposób lekceważący przez najważniejsze kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francję. To pokazuje naszą aktualną pozycję w Unii Europejskiej, to pokazuje tą sytuację, o której mówią dyplomaci unijni w kuluarach, w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej. Polska prezydencja się nie liczy, polska prezydencja nie istnieje tak naprawdę w świadomości europejskiej, ale tylko i wyłącznie dlatego, że siła prezydencji jest siłą rządu. Jeżeli się ma słaby rząd, to jest i słaba prezydencja. Ja jeszcze dodam, proszę Państwa, że te słynne 300 miliardów, o które tak ma walczyć polski rząd przy pomocy dwóch znakomitych polityków Platformy, pana przewodniczącego Buzka i pana komisarza Lewandowskiego, to jest, jak się weźmie całość budżetu, który jest szacowany na 4 biliony złotych, ponad bilion euro, no to i podzieli go się na, według proporcji ludnościowych, to Polacy stanowią mniej więcej 1/13, nawet może troszkę więcej, ludności Unii Europejskiej. I te 300 miliardów to jest 1/13 całego budżetu, więc to nie jest żadna łaska. W ogóle jest wielkim błędem, moim zdaniem, zakładanie takiej kwoty, bo się ogranicza możliwości negocjowania. A swoją drogą to będzie ciekawe, w jaki sposób będzie walczył o ten budżet działacz Platformy Janusz Lewandowski z komisarzem Unii Europejskiej do spraw budżetu Januszem Lewandowskim. Bardzo dziękuję. Na tym przykładzie, na przykładzie 7 grzechów Platformy Obywatelskiej w Unii Europejskiej, które mają w Polsce negatywne konsekwencje, widać, że polityka musi być lubiana, nie przynosi efektu. W Europie skuteczną polityką w walce o interesy jest, ocenia się po skuteczności, a nie po tym, czy jest się chwalonym, czy nie. Donald Tusk poszedł głównym nurtem. Polityka płynięcia z głównym nurtem daje mu jedno. To, że go chwalą, a Polsce daje coś innego. Nie dostajemy, nie spełniamy naszych najważniejszych interesów. Z tego gracza na poziomie Ligi Okręgowej Donalda Tuska musimy zmienić premiera na gracza na miarę formatu europejskiego. Na miarę formatu Ligi Europejskiej, bo w Europie liczy się skuteczność, a nie to, czy nas lubią. W związku z tym dziś 7 dowodów na to, że Donald Tusk może i czasem jest lubiany, ale na pewno nie jest dla Polski.